Witam serdecznie. Tomasz Domański, AgroSimex. Zapraszam na kolejny komunikat jagodowy dotyczący bieżących zaleceń w uprawie borówki. Koniec czerwca, znajdujemy się dzisiaj na plantacji borówki w okolicy Grójcy. Bardzo trudny sezon, jaki mamy w tym roku, dotyka również upraw borówki. Wiosenne przymrozki, susze, które mieliśmy wcześniej, teraz znowu bardzo obfite opady deszczu, gdzie miejscami w ciągu doby kilkadziesiąt litrów wody spada. To są naprawdę niekorzystne warunki. Warunki do upraw wszelkich gatunków jagodowych, czy to też innych gatunków sadowniczych. Dziś skupmy się na borówkach. Tak, bardzo ważny temat, ponieważ dzieje się na tych plantacjach bardzo dużo. Te warunki, które mamy, są naprawdę niekorzystne z jednej strony do wzrostu, ale z drugiej strony są to warunki korzystne do infekcji wszelkiego rodzaju patogenów. Mam tutaj na myśli patogenów takich jak, które wywołują takie choroby jak szara pleśń i antraknoza. Te obfite opady, które mamy w tym roku, już od momentu właśnie tego kwitnienia, ponieważ ten sezon, właśnie te przymrozki, które były, spowodowały, że to kwitnienie nam się wydłużyło, przesunęło. I kiedy to kwitnienie nam się kończyło, zaczęły się opady deszczu. Koniec kwitnienia, początek wzrostu owoców, to jest też bardzo dobry właśnie moment do infekcji patogenów, które wywołują antraknozę. Często nie widzimy objawów tej choroby, ale zainfekowane owoce, które są na naszych plantacjach, później gniją po prostu i widzimy objawy tej choroby przy zbiorach owoców i często też podczas przechowywania. Również szara pleśń, która już objawia się nam na naszych plantacjach, jest bardzo groźną chorobą. Myślę, że to jest jedną z najgroźniejszych w uprawie borówki. Dlatego chciałbym się skupić na tych dwóch chorobach, antraknoza i szara pleśń. Zwalczanie tutaj oczywiście tych dwóch chorób powinno być systematyczne. Teraz w ciągu tych dynamicznych warunków, tych opadów atmosferycznych, cały czas systematycznie powinniśmy prowadzić ochronę naszych plantacji. Kiedyś w innych latach, kiedy spotykamy się ze starszymi plantatorami, często słyszymy, że kiedyś wykonywano 4 zabiegi przeciwko tym chorobom i było w porządku. No niestety ten sezon jest bardzo specyficzny i ta intensyfikacja ochrony powinna być częstsza, tak? Powinniśmy wykonywać więcej tych zabiegów. Powinniśmy również wykorzystać całą pulę dostępnych środków, jakie mamy, tak? Mam na myśli tutaj takie środki jak Switch, Signum i Luna Sensation. Tutaj Switchem możemy wykonać do 3 zabiegów w trakcie sezonu, Signum i Luną tutaj po 2 zabiegi w trakcie sezonu. Czyli mamy łącznie 7 zabiegów, które możemy wykonać na naszych plantacjach. Oczywiście wcześniej można było wykonać zabiegi kaptanem, ale w tej chwili skupmy się na tym, co mamy i wykonujmy dalej te systematyczne zabiegi właśnie tymi preparatami. Jeżeli chodzi o inne choroby, jakie obserwujemy na naszych plantacjach, są to wszelkiego rodzaju plamistości. Ciężko tutaj zdiagnozować, czy to są bakteryjne plamistości, czy to są plamistości wywołane z niedoborów składników pokarmowych. Na pewno, jeżeli chcemy to zidentyfikować i jednoznacznie stwierdzić, warto oddać takie pędy do laboratorium. Mam tutaj na myśli nasze laboratorium Fertico w Grójcu, gdzie tam Państwo będziecie w stanie zdiagnozować precyzyjnie, z czym mamy problem. Jeżeli chodzi o zwalczanie, to co możemy teraz zrobić z tymi plamistościami, myślę, że możemy tutaj zastosować nawóz Wiflo Miedź Bor. Jak dobrze Państwo wiecie, miedź wpływa ograniczająco na wszelkiego rodzaju choroby bakteryjne. Ten produkt jest bezpieczny do zastosowania w tej fazie, także możemy tutaj wykonać taki zabieg właśnie tym preparatem. Jeżeli chodzi o szkodniki, obserwujemy w ostatnich dniach również duże nasilenie takich szkodników jak mszyce, czy też lokalnie mistyczniki. Mszyce tutaj widzimy w górnych partiach, na tych młodych przyrostach, często właśnie bardzo duże nasilenie tych mszyc.
To, proszę Państwa, jest na pewno zjawisko też niekoniecznie spotykane w innych latach. W tym roku mamy bardzo dużo nasilenie presji ze strony mszyc, dlatego powinniśmy też sukcesywnie lustrować nasze plantacje i oczywiście zwalczać tego szkodnika. Jeżeli chodzi o misecznika, lokalnie też na plantacjach te miseczniki powędrowały właśnie w górne partie naszych krzewów, gdzie już wydzielają rosę miodową, na której rozwijają się grzyby sadzakowe. Są to takie brunatne, brązowe, czarne nawet pokrycia na naszych liściach. Tak? Dlatego tutaj też to jest bardzo groźny szkodnik i jest to ostatni moment do walki właśnie z mszycą i misecznikiem. Jeżeli chodzi o preparaty do zwalczania tych szkodników, my tutaj rekomendujemy oczywiście użycie preparatów zawierających acetamipryt, czyli Cobemospilan, w połączeniu z mechanicznie działającym Next Pro. Stężenie tutaj Next Pro 0,1%. Taka mieszanina preparatów powinna w tej chwili skutecznie sobie poradzić właśnie z mszycami i z misecznikami. Ale nie opóźniajmy tego zabiegu, tak aby zachowywać właśnie okresy karencji. Często mamy zalane plantacje, gdzie są utrudnione wszelkiego rodzaju zabiegi agrotechniczne. Tak jak Państwo widzicie tutaj za moimi plecami, trawa na tej plantacji jest nieskoszona, ponieważ gospodarze nie mogą wjechać ciągnikiem właśnie, żeby przeprowadzić te zabiegi agrotechniczne. W dalszej części tej plantacji w zaniżeniu stoi woda i krzewy są zupełnie zalane. To są na pewno bardzo stresujące warunki dla naszych roślin. Fertygacja też tutaj na tej plantacji już nie jest prowadzona od kilkunastu dni, ponieważ tej wilgoci jest cały czas nadmiar, mamy zbyt dużo właśnie na naszych plantacjach. Co powinniśmy robić? Na pewno w tych warunkach stresowych powinniśmy wykonywać zabiegi dolistne takimi preparatami jak ASX Tytan Plus, ponieważ ten tytan właśnie działa ograniczająco na te warunki stresowe. Czy to będziemy mieli suszę, czy właśnie tak jak teraz mamy zalanie plantacji, ten preparat na pewno pozwoli naszym roślinom łagodniej przejść przez ten okres stresów. Drugim z takich preparatów, który teraz powinniśmy zastosować, jest Maral. Maral korzystnie wpływa właśnie na podniesienie jakości i wydajności plonu, tak, z naszych krzewów. Tutaj amaral, który zawiera wyciąg z alg morskich, które korzystnie właśnie wpłyną na te warunki. Oczywiście nie możemy zapomnieć o dokarmianiu naszych owoców wapniem. Dalej powinniśmy prowadzić łącznie z ochroną fungicydową nawożenie tym pierwiastkiem, stosując nawozy takie jak Viflo-Cal-S, Folanx czy Calciminal. Stosując te nawozy łącznie z nawozem ASX Krzem Plus. Krzem oczywiście będzie bardzo pozytywnie wpływał na grubość sian komórkowych naszych owoców. Do tego możemy dołączyć Protaminal w dawce 1 litra. Taka kombinacja zdecydowanie poprawi nie tylko wielkość owoców, ale przede wszystkim wpłynie na jakość. Owoce będą bardziej twarde, będą mniej narażone na uszkodzenia mechaniczne podczas zbioru, transportu i oczywiście będą się lepiej przechowywały, zachowają dłużej swoją świeżość pozbiorczą. Tak, dlatego te zabiegi są bardzo ważne właśnie w tym okresie wzrostu owoców. Zabiegi takie powinniśmy wykonywać w odstępach kilkunastu dniowych. Myślę, że tam raz w tygodniu, raz na 10 dni warto zrobić taki zabieg właśnie wapniem, krzemem i aminokwasami. Jeżeli chodzi o nawożenie, w przypadku plantacji na glebach ciężkich, gdzie mamy problem z dawaniem nawozów poprzez fertygację, warto pomyśleć o zastosowaniu nawozu posypowego, jakim jest Crop Mix. Jest to saletra wapniowo-potasowa i dostarczymy w tym momencie niezbędny azot, potas i wapń. Wapń i potas oczywiście będą tutaj korzystnie wpływały na jakość i wielkość plonu, oczywiście azot też. Ale myślę, że to jest idealny moment na zastosowanie tego nawozu. Tam, gdzie mamy gleby lżejsze, gdzie możemy tą fertygację włączyć, mimo że mamy bardzo dużo wilgoci w glebie, powinniśmy podać te nawozy wieloskładnikowe, nawozy wapniowe, tak żeby jeszcze te rośliny, te owoce pobudzać do dalszego wzrostu, tak żebyśmy uzyskali jak najwyższą wydajność, oczywiście z hektara masy naszych owoców. Tutaj rekomenduję teraz podawanie do fertygacji nawozów takich jak Ultrasol 12-12-36 na przemian z saletrą wapniową lub CATS-em, czyli tiosiarczanem wapnia. Ten tiosiarczan na pewno też bardzo korzystnie wpłynie na jakość naszych owoców.
Na plantacjach właśnie bardzo mocno zalanych wodą, po zejściu tej wody i kiedy tylko będziemy mogli wjechać, żeby wykonać jakiekolwiek zabiegi, powinniśmy też pomyśleć o naszej glebie, o glebie pod właśnie naszymi krzewami. Często tak duże, intensywne opady powodują, że ta gleba jest zbita, są zaburzone stosunki wodno-powietrzne i tam należałoby zastosować kwasy humusowe. Zastosujmy Rosahumus w dawce 5-6 kg na hektar. Czy to zrobimy belką herbicydową, czy to w formie fertygacji. Myślę, że tutaj belka będzie bardziej odpowiednim sposobem aplikacji tego nawozu. Ale warto podać ten nawóz po to, żeby uregulować właśnie stosunki wodno-powietrzne, a dodatkowo dostarczymy próchnicę. Próchnicę, która jest bardzo ważna właśnie w przypadku borówki, ponieważ te rośliny bardzo dobrze rosną na glebach próchnicznych. W dzisiejszym komunikacie to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania naszych kolejnych komunikatów.